Przed wami przyszły prezydent Polski w towarzystwie swojej małżonki. Władysław Kosiniak-Kamysz i Paulina Kosiniak-Kamysz. Przywitajcie ich ogromnymi brawami. Są na pierwszym miejscu. Można, więc on uwierzy. Szanowni Państwo, zapraszam mojego i naszego kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zmiany ustrojowe, gospodarcze, zdrowotne, jedyny gwarant zgody Polaków. Thank you.
prezydenta Rzeczpospolitej, gdy spotyka cię najwyższy zaszczyt, jaki może spotkać obywatela ukochanej ojczyzny, gdy masz szansę rozmawiać ze wszystkimi swoimi rodakami, gdy jesteś z nimi na co dzień nie od 2 tygodni, ale od 2 miesięcy, gdy dzielisz z nimi troski i wspólnie cieszycie się ze zwycięstw. To jest największy zaszczyt, największa frajda i największa radość. I dziękuję, że mi ją dajecie. Dziękuję, że mogę być waszym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej. Naszą siłą, jesteście siłą Rzeczpospolitej, bo ona nigdy nie będzie silna jednostką. Nie ma takiego człowieka, który zagwarantuje bezpieczeństwo i przyszłość naszej ojczyzny. Nie ma takiego geniuszu. Choćby nawet od 19:30 przez kolejne 100 lat to powtarzali. Takiego geniusza nie ma. Jest tylko świadomy swoich praw i obowiązków naród. Wszyscy obywatele i on jest gwarancją przyszłości Polski. Dobrostanu Rzeczpospolitej, radości jej obywateli. Jesteśmy w miejscu szczególnym w Amfiteatrze Opolskim. Podobno każdy dobry festiwal odbywa się w deszczu. I tylko dobre wybory odbędą się w deszczu, który zmyje chamstwo, obłudę i pazerność obecnej władzy. Nienawiść i zawiść zmyje tą ciężką chorobę nienawiści, która wdarła się w bratnie serca i zatruła naszą krew. Tą nienawiść, która powoduje, że jesteśmy jeden przeciw drugiemu, a nie tak jak marzył największy z rodu Polaków Jan Paweł II, jeden z drugim. I czas tym skończyć. My to mówimy od lat. Wzywamy do normalności, ja często apeluję. Nawet uchu prezesa z tego zasłynąłem. I dobrze, bo to jest głos, który musi zostać usłyszany. To nie jest głos zmarnowany. Kiedy inni szydzili, mówili, trzeba wejść do tego rynsztoku chamstwa i nienawiści, w jakim się znalazła polityka. I tam się musisz taplać. To może jednego i drugiego tak przyłożysz, że wyskoczysz troszkę wyżej. Ale zawsze będziesz ubłocony. Zawsze będziesz brudny tym sypem, tą złością, tym wszystkim, co powoduje, że Polska się rozpada. Rozpada się wspólnota społeczna, rozpada się wspólnota narodowa, rozpadają się firmy i rodziny. Nie przez to, że mamy wewnętrzne problemy. Nie przez to, że ktoś z zewnątrz nas atakuje. Tylko, że przez to, że sami z sobą żyć nie potrafią. Do jakiej chwili my doszli? Moi drodzy, gdy odmawia się człowieczeństwa, to my jesteśmy najbardziej katolickim, chrześcijańskim narodem w Europie, a podstawowe przykazanie miłości Boga i bliźniego to co? To jest tylko na sumie w kościele i znak pokoju to jest pusty gest? Koniec z tą obłudą. No. Wychodzisz z kościoła i plujesz na drugiego, bo co, bo trochę inaczej wygląda? Bo może nie taki elegancki, a może mniej wykształcony? A może głosuje na kogoś innego? I ma inne preferencje, upodobania? Nie potrafimy w tej naszej różnorodności znaleźć naszej siły. Rzeczpospolita była wielka wtedy, kiedy była mieszanką różnych kultur, tradycji, narodowości. Była mieszanką energii, która wyzwalała się w momentach kluczowych. I wtedy zawsze była wielka. I tu na Opolszczyźnie. To nie jest przypadkowe miejsce, które wybraliśmy. Bo tutaj też historie splatają się w przedziwny sposób. I są ci, którzy mieszkają na tych terenach od pokoleń. I ci, którzy przyjechali z wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Ci, którzy przywędrowali z innych części naszej ukochanej ojczyzny. Są nawet górale żywieccy, którzy w Skoroszycach stworzyli swoją enklawę tu na Opolszczyźnie.
ale współpracując. I Polska może być taka, jeżeli jest godne miejsce dla każdego. Tak jak puzzle. Nie ma dwóch miejsc, które można puzzle ułożyć. On musi leżeć zawsze w jednym miejscu. I wtedy tworzy piękny obraz. Jak się go źle ułoży, to obraz jest zepsuty, jest zakłamany, jest nieczysty. Musimy stworzyć taką Polskę, ojczyznę, która łączy wszystkie nasze tradycje, kultury, która daje szansę na wielką przyszłość. I stąd 5 lat temu wyruszył hymn Polska budzi się do sprawiedliwości, do wzięcia przez obywateli odpowiedzialności, do życzliwości, do zmiany, która jest zmianą prawdziwą, bo oddaje państwo w ręce obywatela i czyni go gospodarzem, a nie niewolnikiem czy najemnikiem. Stąd wyruszył ruch Pawła Kukiza z ideą wolności i sprawiedliwości. I dziś, Paweł, niesiemy ten sztandar Polski obywatelskiej, Polski równej, Polski wolności i doniesiemy go do bram Kapitolu, do bram Belwederu. Doniesiemy go i zmienimy Polskę na lepsze. Brawo! 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 Nie ma wolności bez solidarności, nie ma wolności bez przyzwoitości, nie ma wolności bez odpowiedzialności, nie ma wolności bez samorządności. To są nasze hasła, to jest nasze wezwanie. I musimy wreszcie powiedzieć w tych wyborach, co czujemy, bez owijania w bawełnę. Pokazać z jednej strony obłudę i pazerność tej władzy, która potrafiła zawłaszczyć wszystko. Od wjazdów na cmentarz, po wymiar sprawiedliwości. Od prokuratora generalnego, po rzecznika praw dziecka. Od dnia codziennego, po patriotyzm i naszą historię. Koniec z tym! I przyjdą i będą dzisiaj robić festiwale obietnic. Stroić się w najpiękniejsze szaty. Pokazywać, jacy są kryształowi. Jacy są cudowni i tylko oni najlepsi. Nie dajcie się zwieść faryzeuszom i fałszywym prorokom, którzy gołąbka pokoju widzą tylko przed wyborami, a z tyłu mają zaciśniętą pięść. Za swoimi plecami top i będą sobie łby polityczne urywać dzień po wyborach. Brawo! 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 Tym wszystkim, którzy myślą, że są wszechwładni, wszechmocni, zjedli wszystkie rozumy, mają wszelką wiedzę i mądrość i mogą robić, co chcą, chcę powiedzieć za słowami wybitnego Polaka. Był las, nie było was. Będzie las, nie będzie was. No nie wolno w taki sposób traktować drugiego człowieka i swej ojczyzny. Musimy ją zmienić, dlatego trzeba uzdrowić 3 kryzysy, które nękają dziś naszą ojczyznę. To jest kryzys polityczny i ustrojowy. To jest kryzys gospodarczy i kryzys zdrowotny. Nie wyjdziemy z tego, jak nie zjednoczymy swoich sił. Jak nie zaczniemy ze sobą rozmawiać, jak nie siądziemy do wspólnego stołu. I wiem, że dzisiaj powtarzają to prawie wszyscy kandydaci. Tylko czy oni są w tym wiarygodni? Czy widzieliście kiedyś od 15 lat współpracę Platformy i PiSu, która by dała trwałe owoce? Potrafiliśmy się na chwilę zatrzymać i nie dać się wciągać w tą wojnę po śmierci papieża, po katastrofie smoleńskiej czy na początku koronawirusa. Na tyle stać dzisiaj nas? Na tyle stać obywateli Rzeczpospolitej? Na tyle stać dumny polski naród? Nie. Stać nas na wiele więcej. Stać nas na współpracę, na własne zdanie, na dyskusję opartą o argumenty, na sprawy, które trzeba rozwiązać. Zobaczcie, jak upokorzono nie kandydatów na debacie telewizyjnej,
jak upokorzono Polskę, zadając pytania, które są oderwane od rzeczywistych problemów. Bo dzisiaj problemem jest 100 tysięcy osób, które straciły pracę od początku koronawirusa. To jest 77 tysięcy firm, które zawiesiły działalność gospodarczą w kwietniu. Problemem jest to, że brakuje dzisiaj pieniędzy na inwestycje w turystykę. Bo bon, który został wczoraj przegłosowany, nie jest ratunkiem ani dla branży turystycznej, ani szansą na wypoczynek dla seniora, który chce pojechać do sanatorium, bo na rehabilitację nie może doprosić się od miesięcy. To są realne problemy. To, że polski rolnik nie może sprzedawać na wschód, to, że upadło 100 tysięcy gospodarstw przez ASF, to, że przedsiębiorca jest karany za zatrudnianie w Polsce pracownika. Jest ciemiężony za to, że daje miejsce pracy, bo żeby wypłacić 1900 na rękę minimalnego wynagrodzenia, to musi wydać 3100 i 1200 zł zabiera mu państwo. Koniec z wyzyskiem ludzi ciężkiej pracy. Koniec z wyzyskiem gospodarki. Koniec z obywatelami zastępczymi tematami, problemami, które próbują na każdego dnia przedstawiać, które mówią, Polska jest biała, czarna, biała, zielona, żółta, ale nie ma w tej wspólnoty. Nie chcą widzieć tej wspólnoty, bo oni się boją, bo wiedzą, że jesteśmy siłą. Oni się boją Koalicji Polskiej. Oni się boją mnie jako kandydata na prezydenta. Dlatego będą robić wszystko tak jak teraz. Kupować sondaże na bazarku, żeby zdyskredytować. Pokazywać w telewizji, że wybór jest tylko pomiędzy dwoma. Będą mówić każdego dnia, nie ma programu. Wybory prezydenckie to przecież nie wybory o programie. To o czym? O tym, jak się robi selfie z F-35 w Stanach? O czym są te wybory? O tym, czy się startuje na 4 tygodnie, żeby ratować swoją formację polityczną, a wcześniej się nie miało odwagi stanąć do wyborów, nawet w prawyborach we własnej partii. I nie chcę, bo nie jest w moim charakterze i w moim zwyczaju nawet być czasem uszczypliwy czy złośliwy. Nie lubię, ale też nie mogę pozostać bierny, jak się próbuje wtłoczyć papkę medialną, która ma przedstawić tylko obraz, który jest wygodny dla jednej albo drugiej opcji. A może dla sił, które za nimi stoją, bo ja nie odbieram dobrych intencji żadnemu z kandydatów. Ale wiem, że kandydaci niesamodzielni, którzy nie są szefami formacji politycznych, którzy nie mają doświadczenia i nie zjedli zębów na sprawach trudnych, nie zawsze odnosząc sukces i nie rozwiązując każdego problemu. Bo ja w przeciwieństwie do nich, moi drodzy, ja nie jestem idealny. Ja mam swoje niedociągnięcia, ale będę z całej swojej siły, z całego swojego serca, z całej swojej mocy, najlepiej jak potrafię, służył Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, bo to jest moje święte zobowiązanie. To jest całe moje życie. Przyzwyczaił was inny kandydat, ale to akurat chciałem wykrzyczeć. To jest moje życie i to jest miara mojej odpowiedzialności za was, za moich rodaków, za ten cel, którym jest wspólna Polska, polska wspólna sprawa. Za zmiany o charakterze ustrojowym, tak. To, co mówił Paweł, to nie jest oczywiste. I nie było też oczywiste dla mojego środowiska politycznego, dla PSL, gdy zaczęliśmy rozmowę. Niektórzy mieli wątpliwości i też trzeba ich zrozumieć. Bo spotykają się jak gdyby dwa światy na samym początku. Ale jeżeli my potrafiliśmy w serdecznej, normalnej rozmowie znaleźć wspólny mianownik i dojść do tego, gdzie leży sedno problemu funkcjonowania państwa? Że ono nie leży w drugim człowieku, tylko leży w systemie, który tego człowieka lub tą partię ogranicza i kieruje na takie tory. Dlatego będzie odpowiedzialność posła przed obywatelem.
Dlatego obywatel będzie sprawował nadzór nad władzą, a nie władza będzie wydawała nakazy i ukazy obywatelom, które i tak później sama łamie. I wtedy powinien być prezydent Rzeczpospolitej. Bo jak się dawało nakazy, że na cmentarz nie można wjechać, że nie można siedzieć z nieznajomymi w restauracji, to trzeba było tych nakazów zacząć przestrzegać od samego siebie, od rządzących. I prezydent powinien wtedy wyjść i powiedzieć, i walnąć pięścią w stół, i przedstawić swój plan naprawy. Tylko że niestety jedyny plan, który ma Andrzej Duda, to plan lekcji, odbierany co poniedziałek na Nowogrodzkiej. Obawiam się, że Rafał Trzaskowski będzie odbierał swój plan na ulicy Wiejskiej na 5. piętrze w siedzibie Platformy. Bo nie odbieram mu dobrych intencji, jemu samemu, ale wiem, że jego formacja jest w klinczu i w uścisku nienawiści. I się dobrze urządzili w tej nienawiści wzajemnej, bo zmonopolizowali urząd prezydenta od 15 lat. Zmieniamy Polskę, moi drodzy. To jest długi marsz, to jest wielkie wyzwanie, to nie jest prosta sprawa, więc trzeba zrobić wszystko przez najbliższy tydzień, żeby jak najwięcej z naszych rodaków usłyszało o naszym programie. Bo jestem tym kandydatem, który ma program i będę głosem jako prezydent Rzeczpospolitej. Tych, którzy dzisiaj nie mogą się przebić, są niesłyszani i niesłuchani, są pomijani w najważniejszych kwestiach. Będę głosem emerytów, którzy swoje podatki już zapłacili i dzisiaj, idąc do okienka aptecznego, chcą kupić leki i dać prezent wnukowi i chcą mieć emeryturę bez podatku. Będę głosem przedsiębiorców, którzy chcą w Polsce budować swoje firmy, chcą zatrudniać pracowników, tworzyć markę rozpoznawalną na całym świecie, tylko nie chcą być karani za zatrudnianie tych pracowników. I chcą mieć dobrowolny ZUS i wyższą kwotę wolną od podatku dla wszystkich, nie dla wybranych. Żeby ułatwić życie konsumentom, w najbliższym tygodniu wspólnie z klubem Koalicja Polska przedstawimy projekt obniżki VAT z 23% do 15%, z 8% do 5%. Zrobiły to inne kraje na czas kryzysu. Taką ustawę na czas kryzysu w Polsce. Kryzysu gospodarczego, kryzysu rynku pracy, kryzysu związanego ze wzrostem cen towarów i usług trzeba wprowadzić. Musi być natychmiast obniżony VAT, bo to jest zostawienie pieniędzy Polaków w ich portfelach. I to jest sprawiedliwe państwo. Brawo! 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 O którym zapomniano w ostatnich latach, a którym wiele obiecano. Głosem frankowiczów, którym nie przewalutowano kredyty. Głosem posiadaczy książeczek mieszkaniowych, których z czasów PRL-u wykluczono z posiadania własnego mieszkania i nie wypłacono im godnych odszkodowań. Głosem 330 tysięcy emerytów, którzy pobierają emeryturę poniżej minimalnej. Głosem chorych dzieci i ich rodziców na choroby rzadkie i choroby onkologiczne, które nie mogą się doprosić o fundusz medyczny na leczenie swoich pociech. Głosem rolników, którzy nie mogą sprzedać swojego produktu, swoich jabłek, swoich serów, swojej najlepszej żywności na wschód. Będę głosem tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni, wykluczeni. Głosem policjantów, którym kazano wycinać konfety. Głosem żołnierzy, których zmuszono do salutowania Misiewiczowi. Głosem całej Polski, która potrzebuje zjednoczenia, współpracy, normalności. Siła jest Polaka, szanując różnorodność, współpracując, stworzę jedność i odbuduję wspólnotę. Dla wszystkich, nie dla wybranych. Brawo! Brawo! Będą głosem organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodarstw wiejskich, ludowych zespołów sportowych, lokalnych grup działań. Tysięcy organizacji pozarządowych, które tworzył 30 lat temu mój poprzednik na funkcji ministra pracy i polityki społecznej Jacek Kurt. I on miał słynne powiedzenie: jeżeli pominiemy
Helę, Franka, Józka. Nie docenimy ich działań. To wszystkie nasze chimery są nic nie warte. W Polsce musi być doceniony każdy obywatel, który służy swej ojczyźnie, dba o swą rodzinę, pamięta o swojej przeszłości, ale patrzy w przyszłość. I zastanawia mnie jedno w tej dyskusji, przerzucaniu się kartami. Bo jedni mają taką kartę, drudzy mają swoją kartę, a ja wprowadzałem kartę dużej rodziny, za którą zagłosowało 417 posłów. Nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał od głosu. Od prawa do lewa. Można? Można wprowadzać takie karty i takie rozwiązania, które łączą wszystkich. I zastanawia mnie, bo dużo o rodzinie w ostatnim czasie, zastanawia mnie, jak z prawej strony politycy tak często mówią o polskiej rodzinie i jak mało w nią wierzą. Bo są gwarancje, po pierwsze, konstytucyjne, które też my jako PSL mieliśmy okazję wprowadzać. Artykuł 18, artykuł 48, mówiący o związku kobiety i mężczyzny jako małżeństwie, mówiący o wsparciu i ochronie macierzyństwa i rodzicielstwa, mówiący o szczególnym wsparciu rodzin wielodzietnych, ale też dający prawo wychowywania rodzicom swoich dzieci według poglądów i światopoglądów. I zatrważający jest brak wiary w polską rodzinę. A ta polska rodzina przez pokolenia Polskę przeniosła. Bo nie było Polski na mapach Europy i świata, a w polskich domach był język, zachowała się ziemia i narodowość. I te trzy podstawowe sprawy, te trzy wartości dały szansę na odrodzenie w 1918 roku naszej ojczyzny. I w polskich rodzinach, i polska rodzina przeszła czas podziału sanacyjnego, przeszła czas wojny i okupacji, dwóch totalitaryzmów, komunizmu, nazizmu, faszyzmu. Przeszła czas zakłamania i brutalnej walki lat powojennych. Ta polska rodzina jest silna rzeczą najświętszą. Nie ustawą, nawet nie konstytucją, ale miłość do Polski, do swej rodziny, do swej ziemi, do swego języka i do swej kultury. Więcej wiary, moi drodzy, w polską rodzinę. I w jej siłę, w jej strach i w jej moc. Brawo! I rodzina zwycięży. Moi drodzy, jest wiele tematów, które chciałbym jeszcze poruszyć i będę je poruszał w najbliższym tygodniu. To jest zielona energia i przejście na zieloną stronę mocy, niezależność energetyczna i czyste środowisko. To jest edukacja, w której szkoła jest na pierwszym planie i uczy krytycznego myślenia i jak oddzielić prawdę od kłamstw. Uczy przygotowania do życia w skomplikowanym świecie. Podstaw ekonomii, prawa, zdrowego stylu życia. Nauczycieli, którzy przywraca się szacunek i etos i daje się szansę na pełne nauczenie i wychowanie naszych dzieci, naszej młodzieży. Będę mówił o polskiej wsi i rolnictwie, które jest naszą chlubą, a skarbem narodowym jest dobra, zdrowa żywność, która powinna być sprzedawana w bezpośredni sposób, od producenta do konsumenta, która powinna być sprzedawana na różnych rynkach, bo to jest produkt, najlepszy produkt eksportowy. A rolnik musi mieć poczucie bezpieczeństwa, że w trakcie klęski państwo mu pomoże i stabilizację swoich dochodów, i dopłaty do ubezpieczeń, i kontraktację swoich produktów. Będę mówił o przedsiębiorcach, którzy dzisiaj mogą być kołem zamachowym inwestycji, które powinny sięgnąć 25%. Tylko trzeba dać im szansę. Będę mówił o ochronie zdrowia i jako pierwszy projekt zgłoszę pakt na rzecz zdrowia doprowadzający do oddłużenia szpitali, zwiększenia finansowania leczenia, odbudowy przemysłu farmaceutycznego, odbiurokratyzowania służby zdrowia i wprowadzenia podwyżek i premii dla bohaterów, którzy od marca walczą z koronawirusem.
I stąd, z Opola, z Amfiteatru Opolskiego jeszcze raz, w imieniu swoim, ale myślę w imieniu nas wszystkich, w imieniu całej Polski, chcę powiedzieć wszystkim medykom, pracownikom socjalnym, wszystkim tym, którzy w czasie, kiedy była pandemia w największej fali rozwoju, kiedy była kwarantanna ogólnopolska, pracowali. Chcę wam wszystkim powiedzieć, Rzeczpospolita jest wam wdzięczna i wasi rodacy są wam wdzięczni. Dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że obroniliście, za to, że staliście za nami. Podziękowania w postaci premii dla bohatera 1500 zł za każdy miesiąc walki z koronawirusem dla białego personelu, dla pracowników społecznych, dla pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych, a nie 4,25 jak dostała pielęgniarka w Krakowie dodatku za walkę z koronawirusem. To jest wstyd dla państwa polskiego. Tak potraktować bohaterów współczesnych, bohaterów dnia codziennego. Będę mówił o polityce zagranicznej i powrocie Polski do godnego miejsca w Unii Europejskiej, zajęcia miejsca Wielkiej Brytanii i decydowania o losach Unii Europejskiej, o polityce wschodniej, gdzie przybliżamy do Polski Białoruś i Ukrainę, ale też prowadzimy dialog transgraniczny z obwodem kaliningradzkim, z naszymi sąsiadami mieszkającymi od pokoleń obok siebie. Kulturowy, transgraniczny, ludzki, bo ten polityczny z władzami jest dzisiaj bardzo trudny, po słowach haniebnych i nieprawdziwych prezydenta Putina o Polsce. Będę wzmacniał pozycję Polski przez silną pozycję w Unii Europejskiej i nie tylko przyjacielskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale partnerskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi przez silną pozycję Polski w Unii Europejskiej. Będę mówił o polskiej armii, bo przygotowując się do roli zwierzchnika sił zbrojnych, chcę wyrazić solidarność i chcę wyrazić uszanowanie dla każdego polskiego żołnierza, dla weteranów i kombatantów, dla Wojska Polskiego, które z dumą nosi mundur z biało-czerwoną flagą na ramieniu, które z dumą służy swej ukochanej ojczyźnie. I chcę ich zapewnić, że za mojej prezydentury awanse będą odbywać się w sposób rzetelny i o nich będą decydować ich przełożeni wojskowi, a nie politycy. Nie będzie politycznej armii, nie będzie salutowania rzecznikom prasowym. Będzie Polska, silna wojskie Polski, które jest przygotowane do walki, dobrze uzbrojone i gwarantujące bezpieczeństwo Polski. W tym celu powołam Kolegium Dowódców Wojskowych jako organ doradczy prezydenta Rzeczpospolitej na czele z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, któremu bardzo dziękuję za wsparcie i za gotowość do służby ojczyźnie w każdym czasie. Będzie wiele spraw dotyczących niepełnosprawnych, rynku pracy, bo to jest zawsze odpowiedzialność prezydenta Rzeczpospolitej. Wszyscy obywatele, a nie tylko wybrani. Moi drodzy, pozwólcie, że na koniec też trochę osobistych refleksji, bo ta kampania to wielki wysiłek, nie tylko dla mnie, ale dla całej mojej rodziny, dla Paulinki i Zosi, dla mojej mamy i ojca, dla mojej siostry i jej męża, Oli, która pięknie przed wami wystąpiła, i Kuby, dla rodziców Pauliny, jej rodzeństwa, dla wszystkich moich przyjaciół z lat szkolnych, ze studiów, dla mojego klubu, dla naszego klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla wszystkich moich koleżanek i kolegów z PSL, dla Pawła Kukiza i ruchu Kukiz 15. Brawo! Dla Unii Europejskich Demokratów i Eli Bińczyckiej i Jacka Protasiewicza. Dla konserwatystów Marka Biernackiego, Jacka Tomczaka i Filipa Libickiego. Dla Ślązoków Razem, którzy też dzisiaj są z nami.
Brawo. Dla stowarzyszeń rzemieślników, dla przedsiębiorców, dla ludzi ciężkiej pracy, dla drużyny Kosiniaka, dla Magdaleny Zawdowia, szefowej sztabu i dla całego sztabu, który od świtu do nocy mnie wspiera. Przed nami najważniejszy tydzień, tydzień najważniejszych zmagań. Musicie dodać nam siły. Musimy pójść do każdego zakątku. W tych wyborach, szczególnie w pierwszej turze, nigdy nie trzeba wybierać mniejszego zła. Można wybrać i trzeba wybrać większe dobro. I nie będzie żaden głos marnowany. Głosujemy za mądrym programem. Za silną Polską, za koalicją polską, za lepszą Polską. Za Polską, która jest wspólną sprawą. Moi drodzy, dziś ojczyzna jest w potrzebie. Czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Tak śpiewał Marek Grechuta w utworze Ojczyzny. Dziś ojczyzna jest w potrzebie. Czeka ciebie, wierzy w ciebie. Ojczyzna nasza potrzebuje dziś prawdziwego prezydenta, który jest samodzielny, ma doświadczenie, ale również energię młodości. Ja nie spocznę, dopóki tak jak w oryginale Mazurka Dąbrowskiego, wspólnym naszym hasłem będzie Polska, Polska wspólna sprawa. Nie spocznę, dopóki nie przywrócę braterstwa, godnego życia dla każdego z naszych rodaków, bezpiecznej, zielonej ojczyzny, która szuka przyjaciół, a nie wskazuje wrogów. Buduje mosty porozumienia, a nie mury nienawiści. Nie spocznę, dopóki tego celu, wielkiej, niepodległej, sprawiedliwej, demokratycznej, samorządnej Polski, nie zbudujemy w pełni. Gospodarzy, polski gospodarzy, a nie niewolników i najemników. Tak mi dopomóż Bóg. Skradła mi show. I żeby skradała mi nie tylko serce, nie tylko show, ale całe moje życie każdego dnia. Pokochaliście ją tak jak ja. Uwierzyliście jej, polubiliście ją i zaufaliście jej. Jest ze mną od pierwszego dnia tej kampanii. W każdej godzinie, w każdej chwili. Jest moim największym skarbem i moim największym wsparciem. Paulina, teraz ty. Chodźcie na scenę, zapraszamy. Szanowni Państwo, Paulina Kosiniak-Kamysz. Brawa dla wszystkich pań.
dziękuję. Kiedy kilka miesięcy temu przemawiałam po raz pierwszy ze sceny, byłam na niej sama. Dzisiaj jestem w towarzystwie fantastycznych, silnych kobiet z całej Polski. Widzę wśród nas matki, żony, córki, ale wiem, że też są z nami babcie. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Wiem, że w każdej z nas drzemie nieprawdopodobna, olbrzymia energia. Tą dobrą energię, kochane, musimy teraz sobie obudzić i przekazać wszystkim dookoła. Wierzę, z całego serca wierzę, że ta siła naprawdę może zmienić nasze życie na lepsze. I wiecie dobrze, kto potrafi tą naszą energię i tą naszą siłę prawdziwie spożytkować. Wiecie kto? Oczywiście odpowiedź jest jedna. To on, to właśnie on dodaje mi siły i energii, którą mam teraz. I wiem, że z wami może być podobnie. Proszę, zaufajcie. Naprawdę tak jest. To jedyny kandydat, który pamięta i upomina się o prawa kobiet. To jedyny kandydat, który wie, zna problemy matek, babć, ale też młodych dziewczyn. Kiedyś pięknie powiedział: Rzeczpospolita jest kobietą, ma kobiecą twarz i tak powinno być coraz częściej. Dzisiaj te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Pamiętajmy, kochani, o równych szansach, o równych płacach, szybkim dostępie do badań profilaktycznych, o szacunku do każdej z nas na każdym kroku. Kochani, jak wiecie, nasza Zosia niedawno skończyła roczek. Znajoma nam Zuzia kończyła szkołę podstawową. Kuba zdaje egzamin maturalny, a Agnieszka kończy pierwszy rok studiów. Pytanie, co ich tak naprawdę łączy? Łączy ich jedno. Mają przed sobą piękne życie. Zosia zapewne za rok, tak jak we Władziu, pójdzie do żłobka. Zuzia wybiera się do liceum. Kuba czeka na wyniki i marzy o studiach. A Agnieszka rozgląda się za pierwszą wakacyjną pracą, bo zdała egzamin. Ale na tym niestety, niestety rola ich się kończy, bo to my dorośli powinniśmy i musimy zadbać o ich przyszłość. Pamiętajmy, ich dobra przyszłość to również nasza godna starość. Władziu jedyny ma dla nich konkretne propozycje. Dla Zosi, Zuzi, Kuby, Agnieszki i tysięcy innych młodych osób. Dla każdego z was, którzy tutaj jesteście. Zosia już korzysta dzięki kosiniakowemu i dłuższemu urlopowi macierzyńskiemu. Zuzia będzie mogła zjeść ciepły posiłek każdego dnia w szkole, a klasa nie będzie większa niż 25 osób. Kuba będzie otrzymywał co miesiąc 1000 zł przez cały okres studiów, a Agnieszka będzie mogła sobie pozwolić na swoje pierwsze wymarzone mieszkanie. A jeżeli, nie daj Boże, ktoś zachoruje, będzie działała moja wymarzona Fundacja Zdrowia, która pomoże w najcięższych przypadkach. Nie tak jak obiecał pan prezydent Andrzej Duda o stworzeniu specjalnego funduszu zdrowia i na tym się tylko skończyło. Kochani, tak jak mówiła Ola, tak jak mówił Władziu, marzymy o czystym powietrzu, zdrowej żywności. To jest nasze marzenie. O Polsce, gdzie powietrze daje nam tlen, a nie dusi nas każdego dnia. O zdrowej żywności, a nie o substancjach konserwujących. Kochani, już na sam koniec. Wiecie, że przed nami pierwsza tura. To jak wiele mówi, tura, w której kierujemy się sercem, a nie politycznymi kalkulacjami. To tura, w której wybieramy osoby nam najbliższe. Nie osoby, na które wypada zagłosować, nie osoby, którym sondaże dają największe poparcie. Tutaj nie o to chodzi. Pokażmy, niech nasza drużyna Kosiniaka pokaże swoją moc, pokaże swoją siłę i przede wszystkim uwierzy w siebie. Kosiniak! 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 Kosiniak!
serce teraz odwynie bije, też wiecie dla kogo. I tego się trzymamy. Głosujemy na Władka. Serdecznie, z całego serca wam dziękujemy za to, że jesteście dzisiaj, za to, że jesteście zawsze z nami i wiemy, że zawsze będziecie. Dziękujemy wam serdecznie. Pierwsza para Rzeczpospolitej Polskiej już niedługo. Prezydencka para. Jesteście najlepsi, jesteście wspaniali, to dajcie energii. Ja mogę dzięki wam ten tydzień i kolejne tygodnie pracować, działać, zabiegać o lepszą Polskę, o Polskę wspólną sprawę. Ale mam jedną rzecz, żeby w amfiteatrze o Polsce na koniec naszego spotkania wybrzmiała rota. To będzie historyczne wykonanie. Wydarzenia. Pozdrawiamy całą ekipę, która realizowała, która współtworzyła. Dziękujemy wam, że jesteście. Bezpiecznie wracajcie do domu. Bądźcie zdrowi! Dziękujemy Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi. Dziękujemy Opole. Pamiętajcie, 28 czerwca głosujemy na Kosiniaka. Idziemy wszyscy, zabieramy rodzinę, znajomych, sąsiadów. Ludzi nawet!